Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Zdarzenie 1908 komiks, za który odpowiada Jacek Świdziński. I możemy go znać choćby nawet z takich pozycji, jak w głowie tłumaczy, a nie chciał Tesla czy Paproszki. Kultura gniewu odpowiada za wydanie, ponowne tak naprawdę wydanie tego komiksu. A to też tylko ja zawsze mówię, że jeżeli coś jest wznawiane, to znaczy, że jest to chciane albo potrzebne. I tak jest w wypadku właśnie tego komiksu, za który właśnie odpowiada Jacek Świdziński. I powiem szczerze, że patrząc na ten komiks, przede wszystkim warto zaznaczyć jedną rzecz. Wy się zaraz przekonacie, dlaczego tak jest, bo nie każdy o tym musi wiedzieć, ale ja na pewno tak to odebrałem. Styl artystyczny. Tutaj jest troszeczkę taki podział minimalistyczny, że tak się wyrażę. I pierwsze skojarzenia to jest, choćby nawet ostatnio wydany też przez Kulturę Gniewu, Incel Janka Mazura. I, I powiem Wam szczerze, że tak, właśnie mam takie odczucie, że możliwe, że Jan Mazur się inspirował panem tutaj Jackiem, tak, który Zdarzenie 1908 nam zafundował między innymi i powiem szczerze, że to nawet mi gra dlaczego? A dlatego, że komiksy właśnie Janka Mazura są minimalistyczne, ale tam jest tak ciekawa, czasami wręcz zaskakująca fabuła, że w takim niepozornym można było by się wydawać komiksie, jest tyle głębi. I tutaj jest tak samo, i przyznam Wam szczerze, że ten komiks opowiedzieć wcale nie jest łatwo. Ba, ja nawet powiem inaczej, nie będę starał się Wam go specjalnie jakoś streszczać i opowiadać. Bardziej uważam, że jeżeli byliście tak jak ja, gdzieś zakręceni i Wam ten komiks umknął, a teraz macie albo będziecie mieli możliwość właśnie go poznania. To po prostu to zróbcie i przekonajcie się sami, ile tutaj tego wszystkiego jest. Ba, a nie chciał Tesla, tak? A gdybym wam powiedział, że w tym komiksie właśnie też pojawia się motyw związany z Teslą, choćby nawet. Ale za tym, znaczy o tym za chwilkę. Sam komiks bardzo ładnie wydany. Ja nie wiem, jak to było w przypadku tego pierwszego, bo go nie miałem, ale naprawdę ładnie wydany. Prezentuje się świetnie. Tutaj, właśnie, troszeczkę taka imitacja, prawda, jakby starej książki. No, naprawdę, coś, coś bardzo oryginalnego. I cena przede wszystkim tylko 69,90 cena okładki przy ponad 300 stronach, więc wow. Wiadomo, ona wcześniej kosztowała też mniej. Kreska minimalistyczna, więc to też mogło mieć wpływ na właśnie, chodziło nawet cenę, ale mi to gra, bo o ile. Ja zawsze mówię, że styl artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i pewnych rysowników po prostu, no, no nie że nawet przy dobrej fabule. Tak właśnie, przy tym komiksie, tak jak właśnie to było w przypadku też i komiksach Janka Mozura, no. Ten styl jest taki, jak sami widzicie, że nie da się go nie lubić. To jest przeurocze, wręcz bym powiedział, a jednocześnie daje nam pole manewru, jeżeli mówimy o naszą wyobraźni. Sama historia przede wszystkim, właśnie, sama historia jest to wyprawa na Syberię, jest to opowieść wyprawy na Syberię w związku z pewną rzeczą, z pewną historią chęcią poznania, spotkania. Naprawdę jest tutaj tego wiele. I ja wam w ogóle nie będę mówił czego to dotyczy. Bardziej skupię się na tym, że czytając ten komiks, naprawdę przeżyłem niesamowitą przygodę, bo wszystko zaczyna się, można by rzec niewinnie, poprzez jakieś dziwne, nietypowe wizje osoby, której tak naprawdę nie znamy, nie wiemy kim jest, pytanie czy to jest w ogóle człowiek. I ten sam początek ma dość istotny wpływ na dalszy rozwój fabuły. Z czasem dowiadujemy się, o co tam chodziło. Natomiast tutaj, zaraz potem, poznajemy właśnie bohaterów tego komiksu, którzy jadą w pociągu. Nie wiem dlaczego, ale ja miałem jakieś skojarzenia tutaj z Orient Expressem i w ogóle jedna postać mi przypomina choćby nawet jakiegoś. Rabina albo kogoś innego, znanego naukowca, czy powiedzmy gościa rodem troszeczkę z Al-Kaidy, który ma chronić pewną postać. Bywają tutaj historie naprawdę i motywy prześmieszne. I inne potrafią niekiedy spowodować, że będziemy się zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi. A jeszcze inne będą wręcz taką naprawdę przygodą, rodem z jakiejś puszczy, lasów, gdzie jest właśnie jeden bohater, który przez właśnie taką drogę nas ma przeprowadzić. Jest trochę takim płatnym, bym powiedział, najemnikiem, ale też dopiero z czasem poznajemy jego oraz jeszcze kilka. Innych postaci, które tutaj się pojawiają. A co gdybym Wam jeszcze dodatkowo powiedział, że tam znajduje się pewien, no na swój sposób, artysta kochający fotografię albo pewna tajemnicza postać? która tak naprawdę nie wiemy do końca sami, kim jest, a może właśnie pod sam koniec dowiadujemy się właśnie o kogo chodzi i zostaje nam to zdradzone, ale tego wam nie powiem, to uważam, że wy powinniście poznać sami. Jest tutaj wiele innych zwrotów akcji. wręcz są szanse, że możecie się uśmiać, czasem przestraszyć, może nawet troszeczkę spotkać grupę istot. I tutaj pytanie, czy to nie jest jakaś sekta, a może nielegalne zgromadzenie? Ba, jest nawet podstęp i chęć manipulacji światem na swój sposób. Więc mówię, jest tego tutaj odgroma, ale tak jak mówię, w sposób, jaki jest to przedstawione i masa tych informacji, które zostają, zostały zawarte w tak niepozornym, można by się na pierwsze spojrzenie wydawać komiksie, naprawdę jest głębia tutaj ogromna i sam finał w ogóle jest ciekawy, ale mówię, tutaj Wam go nie chcę pokazywać. Nawet dodatkowo jest tutaj chyba coś w formie, trochę takiego epilogu, które jeszcze bardziej przekonuje mnie do tego, jak pan Jacek Świdziński tutaj bawił się tą treścią i formą, jaka została przedstawiona. I pomimo upływu czasu, ten komiks odnoszę wrażenie, że on się cały czas dobrze czyta. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jakbym wtedy miał, ale. Tego typu pozycje raczej się nie będą starzały i. Raz, że oszczędna treść pozwala na łatwą, myślę, łatwe przechowanie tego komiksu, i ja tak właśnie zdecydowanie zrobię. Ja go przechowam na swojej półce, bo, bo taką pozycję po prostu chcę mieć. Chcę mieć i, i ba, byłbym ciekaw innych właśnie pozycji tego artysty, aby je poznać. Kto wie, może mi się to uda. Wam na razie daję możliwość poznania właśnie historii zdarzenia 1908. I tutaj na dole w opisie oczywiście znajdziecie link, gdybyście chcieli. Macie taką teraz możliwość. Oczywiście jednocześnie skomentujcie, dajcie znać w ogóle, czy właśnie znacie ten komiks, czy też jak ja. Macie z nim pierwszy kontakt. Polubcie, udostępnijcie oczywiście. Jeśli byście chcieli, dodatkowo możecie zaznaczyć subskrypcję oraz dzwonek, abyście byli informowani o tym, że coś pojawiło się na kanale. I ogólnie, żebyście byli na bieżąco z tym, co dla Was publikuję. Tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.